Bydło nizinne czarno-białe. W dzisiejszym odcinku zawitamy do Groszek w województwie warmińsko-mazurskim, do gospodarstwa Wiesława i Barbary Nowakowskich, gdzie prowadzona jest hodowla bydła polskiego czarno-białego. Całe stado liczy 50 sztuk, w tym krowy dojne to 22 sztuki, tyle samo jest w programie zasobów genetycznych, reszta to cielaki, jałówki oraz opasy. Dziś oprowadza nas syn gospodarzy Paweł. 22 krowy miesięcznie dają średnio 7000 ml mleka. Gospodarstwo zajmuje 35 hektarów. W planach jest powiększenie ilości ziem, jak i budowa nowej obory, bo stado ma być zwiększone. Trafiliśmy akurat na wyprowadzanie stada na łąkę. Krowy na swoje pastwisko mają wytyczony szlak ogrodzony pastuchem elektrycznym. Mogą chodzić w tą i z powrotem, ale teraz razem z Pawłem wypędzimy je na pastwisko. Zwierzęta po przerwie na przeżuwanie wstają i zaczynają iść do góry. Tam jest wytyczona malownicza droga na łąkę. Zwierzęta dobrze znają tą trasę. Jesteśmy już za oborą. Teraz musimy przejść koło przyczep i wchodzimy na drogę. Te zwierzęta zawsze były w tym gospodarstwie. Nikt wcześniej nie wiedział, że jest to bydło dawnego typu. Kiedy zaczął się program, nasze krowy pasowały opisem do bydła polskiego czarno-białego i udało nam się wejść w program z nimi. A ta jest chyba stara, co? Oczywiście program ras zachowawczych. Jesteśmy w nim już około 20 lat, opowiadają hodowcy. Tymczasem my już wchodzimy na drogę, która prowadzi na pastwisko. Wygląd ogólny. Są to zwierzęta harmonijne o nieco lepiej zaznaczonych cechach mlecznych, ale również o dobrym umięśnieniu. Optymalny wzrost u krów to 134 do 138, u buchajów dorosłych od 133 do 142 cm. Stado mija właśnie zakręt i teraz z górki prosto na łąkę. Sylwetka, kształt ciała zbliżony do prostokąta, buchaje, żebra długie, szeroko rozstawione, dobrze wysklepione. I w końcu dotarliśmy na zielony dywan traw. Taki ruch jest skazany dla krów, rzadko chorują, a ich nogi są mocne i silne. Na zielonym tle obejrzymy kilka sztuk z bliska. Wymię jest pojemne, zawieszenie tylnie wyższe i szersze, zawieszenie przednie wyraźnie wysunięte do przodu, dobrze połączone z powłokami brzucha, o cienkiej skórze delikatnie owłosionej z wyraźnie zaznaczonymi żyłami mlecznymi, równomiernie rozwiniętymi ćwiartkami, strzyki centralnie rozmieszczone na ćwiartkach, pionowo ustawione, cylindryczne, wymię czyste, bez dodatkowych szczyków i przyszczyków. Ta biała krowa z dużymi rogami to Ula. Ma 7 lat, jest bardzo spokojna i do tego sama się cieli. Ula nie jest tu żadnym wyjątkiem. Bydło czarno-białe jest długowieczne. Większość krów w stadzie jest ponad 10 lat. Również inne sztuki nie mają problemu z wycieleniami. Jest to cecha charakterystyczna ras zachowawczych. Jest pani spóźnialska, nie chciała iść na wypas z resztą stada, ale bydło to zwierzęta stadne i najlepiej czują się z innymi sztukami. Dlatego długo sama nie wytrzymała i dołączyła do reszty stada. A teraz przenosimy się do obory, gdzie są młode jałówki, cielaki i buchaje opasowe. To jest jałówka czy jałówka? Pod ścianą stoi tutaj taki byk opasowy. Tak jak wcześniej było wspominane, jest to bydło, które charakteryzuje się nie tylko mlecznymi cechami, ale również mięsnymi. Buchaje tej rasy bardzo dobrze przerastają. Podczas kiedy my zwiedzaliśmy oborę, krowy wróciły z łąki i czekają na podwórku. Na podwórku jest staw, gdzie krowy w upalne dni wchodzą, żeby się ochłodzić i napić. Jedna sztuka już wystarczająco się napiła i powoli wycofuje się po śliskim brzegu. A teraz będzie zapędzanie krów do obory dronem.
Krowy usłyszały startującego drona, który robi duży hałas. Nie spodobał im się ten dźwięk i stwierdził, że powoli będą wchodzić do obory. Poza jedną sztuką, która jest widoczna u góry ekranu, za chwilę polecimy tam samolotem, żeby ją zagonić. To się nazywa nowoczesne rolnictwo. A teraz zaglądniemy do obory, gdzie za chwilę rozpocznie się dój. Krowy zostaną jeszcze nakarmione. Pozdrawiamy Przemek autor i hodowca Paweł. Spacer z krowami.